Dzień dobry, w sobotę 30 grudnia. My, jak tutaj widać, jedziemy na Warszawę. Jesteśmy na peronie już. Tutaj czekamy, jest Agnieszka, jest Iwka, jest Krzysiek, jest córeczki, tam gdzieś Patryczek się bawi z tyłu. O. A my czekamy na pociąg. Jedziemy do stolicy. Patryk się cieszy, tak? Jedzie pociąg? Jedzie pociąg? Jedzie! Jedzie pociąg! Jedzie pociąg? Tak? To. Patryk pierwszy raz takim pociągiem to jest. Na początku. I my sobie jedziemy. Na początku się Patryczowi nie podobało za bardzo, ale teraz. My już wysiedliśmy na Warszawie Gdańskiej. Macie opiekunkę. Tak jest. To idziemy dalej. Tutaj mamy metro. Jest metro. Pan już nas patrzy. Panie rozmawiają. My tu czekamy. Nie tym, ale następnym. Nasze zwiedzanie zaczniemy tutaj od baru kawowego, takiego w starym stylu. Wchodzimy. Alkohol podaje się łącznie z przekąską. Jesteśmy w takim barze. Na chwilę wstąpiliśmy na kawę. I my tutaj dochodzimy pod pomnik Powstania Warszawskiego. Patrzcie, już tam. Powstańcach. Tutaj na chwilę zatrzymujemy się przy szopce. Jest tuż obok tego pomnika bohaterów Powstania Warszawskiego. Taka sytuacja. Teatry, inne sprawy, a my idziemy tam. My idziemy na chwilę tutaj zobaczyć ruchomą szopkę. Wchodzimy do ruchomej szopki. Szuka w nas miłości i delikatności, jakiej potrzebuje dziecko. To dziecko. Sposób, w jaki mamy przeżywać święta Bożego Narodzenia, pokazał nam święty Franciszek z Asyżu, gdy 800 lat temu w górskim miasteczku Greccio za pozwoleniem papieża urządził pierwszą mszę pasterską. Próbuję, pokazuję papieżkowi koleżko. Przedstawienie Bożego Narodzenia ze sznurkiem, wołem, osłem, owieczkami, pasterzami. Takie miasto jest tam. Naszej ruchomej szopce rozpocznie święta rodzina Ulmów, beatyfikowana ostatnio przez papieża Franciszka. Wylewajmy przed nim nasze serce. Kochajmy. Pogodzie tęskna, aby go kochali. Niech na ten widok zadrży z radości całe stworzenie. Już wyszliśmy z tego kościoła, właśnie tam, gdzie była ruchoma szopka. Te panie mają takie różne sprawy, portfele, tak? No taki saszetka. Ja dostałam saszetka właśnie w prezencie. Taką niebieską, piękną. O, może być różaniec, może być zdjęcie z mężem, może być karta do bankomatu. Na kobiece różne tutaj sprawy. Fikimiki. Tak. Jedziemy dalej. No i tutaj wchodzimy na warszawską starówkę powoli. To jest pan, który ma nawet kanał na TikToku, nawet go oglądam. Tutaj przed nami, jak to mówi Krzysiek, jest najwęższy dom Warszawy. To jest nasza załoga. Tutaj jesteśmy na placu zamkowym. To jest Zamek Królewski, choinka, Król Zygmunt. I dużo mieszkańców i turystów. Tutaj Misiu.
się, że człowiek ale siedzi. Ale to jest napompowane. I my tutaj dalej zwiedzamy. A tu nasi przewodnicy. A Patryś śpi. Idziemy, idziemy. Tutaj jest pałac prezydencki. A my idziemy dalej. Tam jakiś pan obcokrajowy śpiewa jakąś piosenkę. W jakimś języku żebra znaczy. Jeszcze na chwilę liczymy. Jesteśmy w autobusie, to jest właśnie zmiana warty. Widać, tam jest kłonnych nieznanego żołnierza, a tam są te słynne schody smoleńskie. Jedziemy dalej. I dotarliśmy pod słynny Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Warszawy. A tutaj już nowa Warszawa. No i tutaj mamy Warszawę Centralną. Złote tarasy. Dotki prawie jak w Londynie. Idziemy. A na obiad idziemy tutaj. Do takiego baru mleczarnia. A my tutaj przyszliśmy na obiad. Dużo sprawy. My już wracamy objedzeni, a za nami pięknie oświetlony Pałac Kultury. I my już tutaj czekamy na pociąg, który właśnie nadjeżdża. To jest Patryś. Tam jest nasza załoga. A tu zaraz przyjedzie pociąg.